Nogi do kraula. Temat niby prosty, choć sam napęd z nóg to z pewnością dla większości z Was ciężki kawałek treningowego chleba. Zadbaj o to, aby ruch rozpoczynał się w biodrze. Siły kopnięcia nie kieruj w stronę dna. Wykopuj piętami wodę w stronę sufitu. Szukaj kopnięcia z przeprostu. Kolana oraz stopy wkręć do środka. W taki sposób, aby kopać w wodę zewnętrzną częścią łydki. Zatrzymuj kolano płytko pod taflą, a napędu szukaj dzięki dopięciu kolana mięśniem czworogłowym i pilnuj, aby kopiąca noga nie schodziła zbyt głęboko kolanem. Ruch przypominać powinien strzelający bicz Indiana Jones. Dziś krótko, treściwie i konkretnie. Wprowadź i wyćwicz. Pamiętajcie o łapkach w górach i subskrypcjach na naszym koncie. Pozdrawiamy!